Witam wszystkich miłośników szydełkowania na kanale Szydełko Gabi. Dzisiaj postanowiłam pokazać Wam, jak zrobić taki prosty, a zarazem bardzo fajny kwadrat, który można wykorzystać do zrobienia różnych fajnych rzeczy, na przykład jakąś narzutę można zrobić z takich kwadratów. Wszystko zależy od Waszych pomysłów. Schemat wykorzystałam z książki 220 splotów szydełkowych. Jeśli Wam się taki kwadracik podoba, to zapraszam do dziergania razem ze mną. Dzierganie rozpoczynam od zrobienia pętelki. Teraz robię 6 oczek łańcuszka. Zamykam okrążenie, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Teraz będę pracowała na tym kółeczku i jednocześnie muszę wrobić niteczkę. Robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i jeszcze w tym kółeczku muszę zrobić 15 słupków. W sumie będzie 16 słupków. Tak będzie wyglądało całe pierwsze okrążenie. Zamykam to okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, który zastępował mi ten pierwszy słupek. Jednocześnie od razu sobie odetchnę resztę tej nitki, która mi została. I tak wygląda pierwsze okrążenie. Drugie okrążenie robię. 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek. W tym samym miejscu jeszcze raz się wbijam, robię drugi słupek i jeszcze raz w tym samym miejscu robię trzeci słupek. Teraz robię 2 oczka łańcuszka, nabieram nitkę na szydełko. Omijam jeden słupek, przechodzę do kolejnego i robię słupek. Znów robię 2 oczka łańcuszka. Omijam teraz następny słupek. Wbijam się jeszcze do kolejnego i robię w tym samym miejscu 3 słupki. Jednocześnie wbijam się cały czas w ten sam słupek poprzedni. 2 oczka łańcuszka. Znów tutaj się wbijałam. Na kolejny omijam i do trzeciego wbijam się. I robię słupek. I tak na przemian. 2 oczka łańcuszka. Omijam następny. Drugi. Do trzeciego wbijam się. I robię 3 słupki w tym samym miejscu. Tak teraz będzie wyglądało drugie okrążenie. Zamykam to okrążenie, znów wbijam się w trzecie oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Tak to teraz wygląda. Teraz robię 3 oczka łańcuszka za słupek. W środkowym słupku tutaj mam
motyw składający się z trzech słupków. W tym środkowym słupku robię teraz 5 słupków. Raz. W tym samym miejscu się wbija. Dwa. Trzy. Cztery. I 5. I w tym trzecim słupku z tego motywu robię jeden słupek. Czyli tak, na pierwszym słupku zrobiłam 3 oczka łańcuszka, które zastępowały słupek. Na drugim słupku z tego motywu zrobiłam 5 słupków i na trzecim zrobiłam słupek. Teraz robię 2 oczka łańcuszka, przechodzę tutaj, gdzie był ten słupek i na tym słupku robię jeden słupek. Znów robię 2 oczka łańcuszka, przechodzę do kolejnego motywu, gdzie były te 3 słupki, na pierwszym słupku robię słupek. Na drugim robię 5 słupków. Raz. Dwa. Trzy. I na tym trzecim słupku robię słupek. Robię 2 oczka łańcuszka. Na tym słupku robię słupek. 2 oczka łańcuszka. Przechodzę tutaj, znów mam 3 słupki. Na pierwszym słupku robię słupek. Na środkowym słupku robię 5 słupków. I na tym trzecim słupku robię jeden słupek. Tak teraz będzie wyglądało całe to okrążenie. Znów zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka. I tak to teraz wygląda. Kolejne okrążenie znów rozpoczynam od zrobienia 3 oczek łańcuszka. Się tu nitka. No. Robię 3 oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Na drugim słupku robię słupek. Na trzecim słupku robię słupek. Teraz na czwartym słupku robię 5 słupków. I na tych kolejnych 3 po jednym słupku. Raz. Dwa. I 3. Teraz robię 2 oczka łańcuszka. Przechodzę tutaj, gdzie był ten słupek i na słupku robię słupek. 2 oczka łańcuszka. Przechodzę znów tutaj, gdzie był ten motyw. Na pierwszym słupku robię słupek.
Na drugim słupku robię słupek. Na trzecim robię słupek. Na czwartym robię 5 słupków. Raz. W tym samym miejscu całym czasem wbijam się. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. I na kolejnych trzech robię po jednym słupku. Raz. Dwa. I trzy. Dwa oczka łańcuszka na słupku. Słupek. Dwa oczka łańcuszka na pierwszym słupku. Słupek. Na drugim słupku. Słupek. Na trzecim słupku słupek. Na czwartym robię 5 słupków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I tutaj jeszcze muszę zrobić na każdym słupku po jednym słupku, czyli 3 słupki. Raz, dwa i trzy. I tak teraz wygląda nasz kwadracik. I znów zamykam okrążenie. Wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. I teraz przechodzę do piątego okrążenia, już ostatniego. Robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek. Następnie na kolejnym słupku robię słupek. Na trzecim słupku robię słupek. Na czwartym słupku robię słupek. Na piątym słupku robię słupek. I teraz na szóstym słupku będę robiła 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tutaj na kolejnych słupkach robię po jednym słupku. Raz. Dwa, trzy, cztery i pięć. Robię 2 oczka łańcuszka. Na tym słupku robię słupek, 2 oczka łańcuszka. Na pierwszym słupku robię słupek. Na drugim słupku słupek. Na trzecim słupek. Czwartym słupek. Na piątym słupek. I na szóstym robię 5 słupków w tym samym miejscu. I tutaj jeszcze na każdym słupku robię po jednym słupku, czyli też mi wyjdzie 5 słupków.
Dwa oczka łańcuszka i na słupku słupek. I tak teraz będzie wyglądało całe to okrążenie. Mój kwadracik już skończyłam, nitkę wyrobiłam. Tak się teraz prezentuje. Tak na dobrą sprawę można jeszcze robić większy kwadrat, nieskończoność. I zawsze trzeba pamiętać, żeby tutaj ostatnio robiliśmy 5 słupków i na szóstym słupku było 5 słupków. W kolejnym okrążeniu 5 słupków będzie wychodziło na ósmym. W jeszcze kolejnym na dziesiątym, żeby po prostu tutaj to było tak równiutko. Trzeba sobie to liczyć. Jeśli Wam się mój filmik podobał, to proszę o subskrypcję, komentarze i lajki i zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.